Cześć, witam się w kolejnym filmie na kanale. Ja jestem Marzena i zapraszam na czytelnicze podsumowanie lipca. Wakacje już za nami, czas podsumować te letnie miesiące. One są zawsze dla mnie bardzo pracowite. Ja akurat nie mam wakacji i to czytanie też nie idzie mi tak szybko, ale i tak przeczytałam 8 książek z mojego wakacyjnego TBR-u, także będzie to również taka konfrontacja, więc zapraszam Was na film, w którym opowiem Wam o tych książkach. I pierwsza książka to Wegetarianka Han Kang, czytana w ramach akcji u Agaci Subiektywnie, czyli na azjatycki miesiąc. I to jest taka historia rodzinna, w której poznajemy młodą dziewczynę, mężatkę, która pod wpływem makabrycznego snu przestaje jeść mięso. I przechodzi na wegetarianizm, następnie na weganizm. I społeczeństwo koreańskie, oczywiście ta dieta dotyczy również jej męża. Ona postanawia po prostu nawet nie gotować mężowi potraw, które zawierałyby jakieś mięsne składniki. A społeczeństwo koreańskie nie jest przygotowane jeszcze na taką rewolucję w diecie, w związku z czym dochodzi tutaj do takiego rodzinnego skandalu. I słuchajcie, ta decyzja ma również wpływ na najbliższą rodzinę do tego stopnia, że życie członków tej rodziny sypie się dosłownie jak taki domek z kart, jak domino. Jest to historia pełna bólu, pełna cierpienia, pełna manipulacji i tworzy to taki toksyczny związek. I słuchajcie, tutaj mamy również taką wręcz patologiczną seksualność jednego z członków rodziny, którzy doprowadzają do obscenicznych scen, krusząc tą dosłownie delikatną psychikę głównej bohaterki, wręcz ją miażdżąc. Więc jest to książka dla czytelnika, który naprawdę ma mocne nerwy, który nie boi się czytelniczych wyzwań, który jest odporny na sceny gwałtu, na sceny znęcania się nad zwierzętami, czy chociażby na wulgarne słownictwo. Czy ta książka mi coś dała? Może jedynie tylko tyle, no bo ona też, wiecie, ja o niej pamiętam, no bo ona jest szczególna, ale wyciągnęłam taki wniosek, że zachowanie tej głównej bohaterki prawdopodobnie bierze swoje korzenie z dzieciństwa. I no i właściwie no, większych przemyśleń nie miałam, a czytałam i tam słuchałam sobie różnych opinii na ten temat, więc tutaj niektórzy mieli więcej do powiedzenia. No, ja natomiast no, tyle, co mi się udało z tej książki zrozumieć i ogólnie polecam, ale z uwzględnieniem tego, że no, jest po prostu ona no, jest brutalna. Kolejna książka to klasyk z 1872 roku i jest to Błędnik Henry Wood. Jest to kolejna historia rodzinna. No tutaj mamy dużo sekretów, dużo tajemnic, dużo niedopowiedzeń. Gdyby nie te dopowiedzenia, tej historii by tu w ogóle nie było. I mamy dwóch braci, którzy są jak ogień i woda. Tak mocno się różnią od siebie i mamy, która faworyzuje jednego z nich. I kiedy ten faworyt dopuszcza się czynu, za który dostaje dożywocie, jego mama zrobi wszystko, żeby go z tego więzienia wyciągnąć. Jest to historia o no właśnie o tych tajemnicach rodzinnych, ale też o przepięknej miłości, jak również o zazdrości, o bezsensownym mezaliansie, o dżentelmenach, o dziedziczeniu spadku, o tym, że kobiety nie mają prawa do majątku, chociażby po mężu. I właśnie widzimy tą rolę kobiety w tym XIX-wiecznym społeczeństwie. To jest tutaj bardzo dobrze opisane, no ale również jest to historia o decyzjach podjętych, które niestety nie wychodzą na dobre bohaterom, mimo że są podejmowane w dobrych intencjach. Słuchajcie, klasyk, jak to klasyk, czasami przynudza, czasami zwalnia, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja lubię takie historie, mimo że się je bardzo wolno czyta, to zawsze jestem zainteresowana, bo coś ciekawego
o tamtych czasach z takich książek wyciągam. Także jeżeli lubicie sobie takie powolne książki od czasu do czasu poczytać, to jak najbardziej, ale mimo wszystko Posiadłość Istlin bardziej mi się jednak podobała. Kolejna książka to taka pozycja, którą czytałam już w Reading Vlogu i on już jest na kanale. Czytałam również wtedy Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów, także o tych książkach mówię tam dużo więcej. Tu tylko jeszcze dla kogoś, kto może nie oglądał tamtego filmu, króciutko, jest to historia taka spokojna, taka urocza, przyjemna. Tutaj krew się nie leje. Mamy bardzo sympatyczną główną bohaterkę, orczycę Viv, która po 22 latach pracy jako najemniczka, obawiająca się już w tej chwili o własne życie, chce się tak wyciszyć, uspokoić i zakłada kawiarnię. Kawiarnię w mieście, w którym nieznana jest kawa. W ogóle ta kawa to jest takim rarytasem. I słuchajcie, żyje sobie dobrze, ma klientów, biznes się rozrasta. O dodatkowe takie przyjemności jak ciasteczka, jak czekolada, kawa na wynos. I gdyby nie pewna sytuacja, która się tutaj wydarzyła, a ciągnie się za nią już od jakiegoś czasu, no to powiedzielibyśmy, że to jest takie sielskie życie. Ale rzeczywiście ta historia tutaj ją dogoniła, przeszłość ją dopadła i no musiała wyjść z tej opresji. Poznaje tutaj swoich nowych pracowników i tworzy z nimi taką fajną, przyjemną rodzinę z wyboru i wszystkie postacie w ogóle są tu bardzo sympatyczne. Jakie mam zarzut do tej książki? Może jedynie taki, że ja bym chciała, żeby ta Viv, ta orczyca, ta wojowniczka pokazała taki pazur. No wiecie, żeby tam się coś działo, coś zaiskrzyło, bo tu było za słodko, za spokojnie. Po prostu tutaj wszystko wszystkim się udaje, ale i tak uważam, że to na takie wyciszenie ta fantastyka jest bardzo dobra. Kolejna książka z tego Reading Vloga to Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów Anne Brashers i jest to historia również taka cieplutka, bardzo przyjemna, wakacyjna. Opowiada o czterech przyjaciółkach, które podczas wakacji rozjeżdżają się każda w inną stronę, a przed wakacjami kupują dżinsy. Dżinsy, które pasują na każdą figurę, stąd uważają, że one mają magiczną moc. I spisują dla tych spodni dekalog, jak tych spodni używać. I kiedy dziewczyny mają jakieś problemy podczas tych wakacji, przesyłają te spodnie sobie, ponieważ uważają, że one mają moc dawania szczęścia. Ta książka jest przepięknie napisana. To jest taka książka, którą ja jako nastolatka chciałabym czytać. O przepięknej przyjaźni, o koleżeństwie, o tym, że nastolatki w tej książce rozwiązują problemy w sposób naturalny, tak jak nastolatki by te problemy rozwiązywały. To, że mamy tutaj dziewczyny, które są zagubione w decyzjach dorosłych i właśnie jak dorośli powinni te problemy rozwiązywać, że powinni rozmawiać z młodzieżą, z tymi dziewczynami. Także to wszystko tutaj znajdziecie. I dodatkowo plus, jak dla mnie, to Grecja. Grecja i wyspa Santorini. Ja jestem w tej Grecji, w tej wyspie zakochana, choć nigdy tam nie byłam, ale bardzo pragnę tam pojechać, więc no ta książka da dla mnie te same plusy, także polecam. Kolejna książka to fantastyka i moja ulubiona Robin Hobb, Przeznaczenie błazna. Jest to trzecia część drugiej trylogii o błaźnie, więc jest to też bezpośrednia kontynuacja. Za dużo tutaj o fabule nie mogę powiedzieć, no ale może tylko tak dorzucę, że mamy tutaj historię bastarda rycerskiego sumiennego, który jedzie na wyspę, gdzie uwięziony jest smok w lodzie i on ma ściąć mu głowę. Moje serce przepełnione jest ciepłym uczuciem do tego bohatera, którego będę zajadle bronić. Pozycja bękarta i skrytobójcy wyznaczała jego miejsce na dworze. On przemieszczał się taką siatką szpiegowskich korytarzy na zamku w Koziej Twierdzy. Wątki romantyczne z tym bohaterem są wręcz nudne. Ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że największa przeszkoda w kontaktach z kobietami to jest to, że bastard był wychowywany przez mężczyznę wśród mężczyzn. I słabością bastarda jest również nieufność,
ostrożność, brak ambicji, brak dobrego zdania o sobie, czy branie wszystkich win na siebie. Ale mimo wszystko jest to bohater, który jest niesamowicie lojalny, jest bardzo dobrym skrytobójcą, który nieraz został otruty, który nieraz został sponiewierany i po prostu to jest taki bohater, którego się cały czas żałuje. On cały czas jest smutny. Ja ogólnie bardzo tego bohatera polubiłam i na pewno to jest taka fantastyka, do której będę chciała wracać. Także mimo wszystko, że ona jest powolna, że jest mało dynamiczna, że jest bardzo szczegółowa i drobiazgowa w opisach, to i tak, no i tak polecam, no bo to jest jednak Bastard, moja miłość. Aha, no i jeszcze bardzo ważna rzecz, którą chciałabym dopowiedzieć, że tutaj występuje magia, moc rozumienia i magia mocy. I ta moc rozumienia to jest takim pierwotnym instynktem, który nie każdy posiada, ale on pozwala bardzo mocno zżyć się ze zwierzętami. I to też mi się tutaj bardzo podoba, także ogólnie same plusy ma ta powieść. Kolejna fantastyka to Joe Abercrombie i Ostrze. I to jest pierwsza księga pierwszego prawa. I mamy tutaj historię, która nie ma takiej wyraźnej fabuły i ten świat fantastyczny jest tutaj mało widoczny. Bardziej ta książka opiera się na bohaterach. Właściwie opiera się tylko na bohaterach i jest to książka drogi. Ja takie historie lubię, aczkolwiek tego świata mi tutaj brakowało. Mamy tutaj wspaniałych, charyzmatycznych bohaterów, z którymi można się naprawdę zżyć. I mimo, że to będą antagoniści, protagoniści, szarzy moralnie albo w ogóle bez moralności, to i tak każda historia tych ludzi jest bardzo ciekawa, tych postaci. Poznajemy tutaj, słuchajcie, Glocktę, który jest... Może zacznę od tego, że cała historia dzieje się na jednej linii czasowej i nasi bohaterowie wędrują w pewne miejsce, które jest stolicą Unii, aby tam dostać zadanie, a później znowu rozejść się w różne strony świata. Także mamy tutaj taką historię drogi i właśnie poznajemy tych naszych bohaterów. Pierwszy to jest Glockta, inkwizytor, który kiedyś był żołnierzem, ale dostał się do niewoli i był straszliwie traktowany, wręcz okaleczony, w związku z czym, kiedy udało mu się z tej niewoli wyjść, dano mu stanowisko inkwizytora. Dlaczego? Dlatego, że on wie, w jaki sposób znęcać się nad więźniami i wie, jaki ból można zastosować, aby taki więzień na przykład nie umarł, ale zaczął mówić. Także jest on taki przebiegły, taki, no to jest bohater, którego nie polubimy, ale mimo wszystko jest on ciekawie nakreślony. Kolejną taką postacią dość ciekawą jest Logan Dziewięciopalcy. I to jest były żołnierz, barbarzyńca z północy, którego poznajemy właśnie podczas jakiejś tam wyprawy i już od razu widzimy, że jest on niesłychanie dobrym żołnierzem, ale w momentach krytycznych na polu bitwy on przemienia się w Logana Dziewiątkę, czyli takiego żołnierza, któremu wtedy nie należy podchodzić pod miecz, bo on jest wtedy w takim amoku bitewnym. Następnie MacBias, który jest dowcipny, on już ma zresztą kilkaset lat, jest dowcipny, jest błyskotliwy, do tego ma ciętą ripostę i zna odpowiedź na każde pytanie. Mamy tutaj też Jezala Lutara, który jest rycerzem i to jest taki zadufany w sobie młody człowiek, który oczywiście w walce wręcz jest bardzo dobry, ale lubi stać przed lustrem, lubi oglądać swoją urodę, podziwia swoją męskość, czasami ma takie kosmate myśli i też jest, i też go nie polubimy, ale mimo wszystko on jest ciekawie nakreślony. Mamy tutaj również jakichś tam pomocniczych magów i jedną gurgulkę. To jest taka rasa ludzi, którzy
nie odczuwają bólu i bardzo szybko się regenerują. I ta dziewczyna jest taka pełna żądzy, zemsty. Ona chce się mścić, ona chce walczyć, ona chce zabijać. No i słuchajcie, mamy tutaj jeszcze innych kilka ciekawych osób. Oni wszyscy właśnie jadą do tej stolicy, no aby tam spotkać się. Nie znają się oczywiście, no ale podejmują się pewnego zadania i na tym właśnie zadaniu pewnie rozpoczniemy ten drugi tom. Bardzo przyjemna książka, choć mówię, tej fantastyki jest tutaj bardzo mało i jedna z tych książek, które będę chciała przeczytać raz jeszcze, ponieważ nie wynotowałam sobie, na czym polega tutaj ten system magiczny, ale jest tutaj taka stara, pradawna magia. Więc ja będę tą książkę jeszcze raz czytała, ale ogólnie Wam bardzo polecam. Następnie kolejna fantastyka, czyli Królewska Krew. Ja mam tutaj dwutomowe wydanie. I jest to seria odkrycia Rairi Michaela J. Sullivana. I słuchajcie, ja się troszkę zawiodłam tutaj na tej historii, bo mamy coś takiego bez konkretnej fabuły. Poznajemy dwójkę przyjaciół, niecnych dżentelmenów, można powiedzieć, którzy parają się różnych zajęć, są szubrawcami, są złodziejami, mogą również kogoś zabić. Także biorą sobie różne zlecenia, no i właśnie tutaj rozpoczynamy pewnym zleceniem dla wysoko postawionej głowy w państwie. No i co? No i wykonują tą swoją pracę. Raz wychodzi im lepiej, raz gorzej. I nie ma tutaj też systemu magicznego. Oczywiście jest tutaj jakaś magia, bo jest mag, który zamknięty jest w jakimś tam podziemnym więzieniu i oni muszą go uratować. Ale mało się tutaj o tym mówi. Raczej stawia się tutaj właśnie na tą ich przyjaźń. Natomiast oni są Rairia. I kim są Rairia? To tak naprawdę jeszcze nie wiadomo. Wiemy, że oni są okrutni, że są bezwzględni, że są bardzo dobrzy w walce, że nie należy do nich w ogóle podchodzić ze złymi zamiarami. Natomiast to ma być taka seria mocno rozrywkowa. No ale powiem Wam, że jak ja to czytałam, to tak byłam właściwie obok. Nie potrafiłam się w tą historię zaangażować. Tu po prostu oni są tacy wspaniali, wiecie, nie? Tak wykreowani na takich super bohaterów, ale mimo wszystko, kiedy jest pewne zlecenie, to zamiast je przekalkulować, no bo niby tak robią, biorą je od razu, a się okazuje, że to zlecenie sprawia im wiele problemów. Także no nie zupełnie oni są tacy błyskotliwi. No zobaczymy, jak się to dalej potoczy. Jest to też jedna z tych książek, które chcę przeczytać jeszcze raz ze względu na ten system magiczny, którego sobie właśnie nie wynotowałam, a myślę, że on będzie mi potrzebny w dalszych częściach tej serii. A ostatnia już książka to Rozgwiazda Petera Wattsa w tym przepięknym, wesperowskim wydaniu. To jest wznowienie i mamy tutaj historię, w której to potężna korporacja na dnie oceanu spokojnego założyła bazę, w której wydobywa się energię geotermalną. W tej bazie pracują ryfterzy, których nazwa pochodzi od rowów ryftowych i wywodzą się oni z takich środowisk szemranych. Są to przeważnie przestępcy albo na przykład przestępcy seksualni, są to zwyrodnialcy czy narkomani i oni tam pracują razem ze swoimi ofiarami. I to jest wyjątkowość właśnie tej powieści, że mamy tutaj na dnie oceanu w hermetycznie zamkniętym pomieszczeniu ofiary i ich przestępców, prześladowców. Wyjątkowość również polega na tym, że to wszystko dzieje się na dnie oceanu, czyli w takim miejscu na Ziemi, które jeszcze do tej pory nie jest przez człowieka zbadane i tak mocno eksplorowane. Ryfterów również przysposabia się do takiej pracy na niskich głębokościach, przystosowując ich ciało. Na przykład wszczepia się im jakieś implanty, zmienia się coś w płucach, zmienia się w oskrzelach, daje im się takie kombinezony, które mają tworzyć taką ściśle przylegającą skórę do ciała, nakładki na oczy, wszystko po to, aby oni mogli pracować w wodzie, pracować tam przez dłuższy czas i po to, żeby mogli oddychać jak ryby, czy chociażby, żeby ich skóra nie rozmiękła. I poprzez to, gdzie oni pracują, ich chemia mózgu nawet się zmienia, że oni zachowują się czasami właściwie cały czas irracjonalnie.
nie rozumiemy ich postępowania i wręcz niewytłumaczalnie. I to są plusy tej książki. Oczywiście jeszcze plusem są te głębiny i te ryby, które tutaj żyją, potwory morskie wręcz, ale tych akurat potworów jest tutaj bardzo mało. No ale ta książka ma więcej minusów niż plusów, bo na przykład jest tutaj mocno poszarpana narracja, coś się zaczyna, bardzo szybko kończy, nie wiemy na przykład, co się dzieje z niektórymi pracownikami tej bazy, ale autor o nich zapomina, są bardzo drętwe dialogi. No i tutaj, słuchajcie, no można by było troszkę poszaleć, tak? No bo mamy tutaj ofiary, mamy przestępców, czyli można by zrobić na przykład no świetne takie portrety psychologiczne, no bo no takie spotkanie jest na pewno traumatyczne i tego nie wykorzystano. No także tutaj jest ogromny potencjał, no ale myślę, że autor wpadł w taką własną pułapkę, ponieważ on jest naukowcem, jakimś biologiem głębinowym, no i w posłowie wyczytałam, że on starał się napisać książkę, której fabuła mogłaby się wydarzyć, że mamy tutaj bardzo naukowe doświadczenia, mamy tutaj wiele takich teorii naukowych, które mogłyby mieć miejsce w przyszłości i właściwie to czasami, no, czytałam tą książkę i pomyślałam sobie, że ona jest wprost skierowana do naukowców, którzy gdzieś tam sobie siedzą, kiwają głowami i mówią tak, tak, oczywiście, to może się wydarzyć, tak może jest i tak może będzie. Bo autor tutaj naprawdę czerpał wiedzę z różnych dziedzin i on się do tego przyznaje. Rozmawiał z psychologami osób, które były wykorzystywane seksualnie. Zebrał informacje na temat biologii głębinowej, na temat tektoniki głębinowej, na temat fizjologii tej głębinowej. Także naprawdę skorzystał tutaj z wielu dziedzin i widać, że się aż za bardzo w to zaangażował, bo z tego science fiction więcej jest tutaj tej science, tej sensacji niż tego fiction. I tego mi właśnie brakowało w tej książce. No. Także tą książkę też chciałabym jeszcze raz przeczytać, bo może mi coś umknęło. Bo słuchajcie, bo też zakończenie tej książki to jest zupełnie no nie takie, jak ja bym sobie wyobrażała. I ono jest właśnie takie sensacyjne. Także chyba nie ma nic gorszego niż naukowiec piszący książkę science fiction. Słuchajcie, jak już wspomniałam o tym posłowie na końcu, to Vesper zawsze do każdej historii coś tam dopisuje. I tutaj właśnie autor się wypowiedział na temat drugiej i trzeciej części tego cyklu. To jest chyba cykl Oryftera, że druga część mu się nie podoba, bo jest niedopracowana, a trzecia część jest nudna. Więc ja już nie wiem sama, czy to jest dobra reklama dla tej całej trylogii. Ale może będę jeszcze kontynuowała, zobaczymy. W każdym bądź razie w tym roku nie przeczytam, ale na przyszły rok być może jeszcze raz się do tego zabiorę. I to już wszystkie książki, które przeczytałam w lipcu. Mam nadzieję, że którąś Was zainteresowałam, a jeżeli nie, no to że zostaliście ze mną, posłuchaliście, co tam paplałam o tych książkach. No i oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, co tam u Was podczas wakacji ciekawego czytelniczo się wydarzyło, jakie książki czytaliście. Może coś polecicie, chociaż ja już mam taki TBR, że już nie wiem, co czytać. Szykuje się fajny book haul i jeszcze book haul, ponieważ byłam na kolejnej wyprzedaży w bibliotekach, więc będą dwa book haule. Już Was teraz serdecznie zapraszam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!